nas do Parku Narodowego Bokor, do którego jedziemy w głównej mierze dla francuskiego opuszczonego miasteczka. Jest takie miasteczko z architekturą francuską, które zostało opuszczone. Przekonamy się na miejscu, jak to wygląda. I jak to my jedziemy tam też dla widoczku, bo podobno jest fajny widok na morze i widać nawet wietnamską wyspę Pukok. Także zobaczymy, czy było warto jechać. O nie, patrzcie na te chmury. Mam nadzieję, że jak dojedziemy na górę, będzie widok i nie będzie takich chmur, bo generalnie wyjeżdżamy na 1000 metrów nad poziomem morza. Właśnie widzieliśmy małpy tutaj na drodze. Takie wielkie, chyba jeszcze nigdy takich wielkich nie widziałam. O, tu jest jedna, o matko święta, jakie one są grube i duże. Ej, masakra. Ja jestem przerażona, ja małp nie lubię, bo to są wędy, one kradną, skaczą, nienawidzę. Gryzą. Gryzą, a tutaj są takie wielkie. Ej, serio, chyba pierwszy raz widziałam takie duże. Się kręcić, bo się tak gapią na nas, na telefony. O Jezu, tak! No, ale boję się, że one do nas skoczą, bo tak się czają. One są nieprzewidywalne. Serio, są straszne. Chmury. Słoneczko. Minutę później chmury, minutę później słońce. Wow, ale chłodek! Widoczność dosłownie na 10 metrów. Jest zimno. I ma to taki vibe horroru, nie? A my jedziemy do opuszczonych budynków, także... O, i nagle... O, i nagle... Super. Ale widać. Tam, jak wygląda, patrzcie się tam. I tym sposobem w niecałą godzinę dojechaliśmy na szczyt, a naszym oczom ukazał się opuszczony hotel kasyno, który jak się później okazało, został odnowiony i ponownie otwarty. My jednak zostawiamy go na później i ruszamy zobaczyć jeden z niewielu kościołów katolickich w Kambodży. Wygląda na kościół starszy niż 100 lat. Ciekawostką tego miejsca jest to, że po nieudanej rewolucji ukrywali się w nim czerwoni Khmerzy. My kościół niestety opuszczamy dość szybko. Skutecznie przepędził nas wąż, który ewidentnie nas tam nie chciał. Właśnie za tym kościołem znajduje się punkt widokowy, który najbardziej nas interesował. Lecz niestety pogoda oczywiście znowu nie dopisała i musieliśmy obejść się ze smakiem. Totalnie przypadkiem trafiliśmy na nagrywki teledysku jakiegoś kambodżańskiego zespołu. Ale jest gwiazda. Obczajcie jaką moją ekipę filmową. Tutaj jest 20 osób przy nich. Widzę drona. Dwie kamery, trzy kamery. Menadżer, wszyscy. Nie takie opuszczone to miasto jednak. Nie no, po prostu nagrywałem na tle tego kościoła, co przed chwilą w nim byliśmy. I to dlatego. A tu za nami powinien być bardzo piękny widok, ale niestety chmury są. Też to ma swój klimat. No ale nie ukrywam, że chciałbym zobaczyć, co się za tymi chmurami skrywa. To ogólnie była kiedyś wioska, jakby wioska francuska. Taka ekskluzywna wioska francuska. Stąd ten kościół katolicki. Nazywałem to wioską, lecz powinienem powiedzieć, że była to raczej baza wypoczynkowa, wybudowana w latach 20. Tutaj właśnie uciekały elity francuskie, które chciały odpocząć od kambodżańskich upałów. Góry spełniały to zadanie idealnie. A sercem tego miejsca jest La Bokor Palace, czyli po prostu hotel, który początkowo miał być sanatorium. Muszę przyznać, że jak przyjechaliśmy, byliśmy zaskoczeni, bo miejsce wcale nie wygląda na opuszczone. Kurczę, niby jest to opuszczone.
Jeszcze oceny jakieś z Google są sprzed 4H, czyli pewnie sprzed pandemii. Ale ten hotel nie wygląda na opuszczony, jakby w środku, tutaj jakby wszystko, trawka jest przystrzyżona. Nie jest zarośnięty jakby, no chodnik byłby zarośnięty, byłby syf, a jest wszystko zamiecione. W środku, do środka zajrzałem, w środku też nie ma rozpieprzu, nawet stoły były zostawione, więc nie wiem, czy do końca to wszystko jest takie tutaj opuszczone. No, w każdym razie ciekawa miejscówka, naprawdę. Jak się później okazało, faktycznie hotel został odrestaurowany i działał, ale nie otworzył się jeszcze po pandemii. Na dzień dzisiejszy, kiedy to montuję, hotel już jest otwarty, a cena za noc 1600 zł. Polecam zobaczyć na Bookingu, ponieważ robi wrażenie. Faktycznie ta mgła, jak Żanka mówiła, nadaje temu wszystkiemu takiego creepy vibe'u. O mgle, która tutaj występuje, chodzą legendy. Mówi się, że to nie mgła, tylko duchy zmarłych, którzy zginęli w trakcie budowy tego miejsca, a także ludzi, którzy rzucili się w przepaść po tym, jak przegrali wszystko w tutejszym kasynie. Zostawiamy La Bocar za sobą i jedziemy do hotelu kasyna, po drodze mijając wiele opuszczonych budynków. Obiekt nazywa się Thasur Sokha. Niestety nie mam za wiele ujęć ze środka, ponieważ nie można było tam nagrywać za bardzo, ale tutaj macie moją reakcję po wyjściu z tego obiektu. Bo wygląda okropnie z zewnątrz. W środku delikatnie lepiej, ale w dalszym ciągu nie ma jakby, nie ma szału. Ale byliśmy i tam kuźwa nikogo nie ma, a obsługi po prostu pełno, nie? No, ale zobacz, skybar. No, skybar. I tu przygoda powinna się kończyć. Wracamy do domu. No prawie. Historia zatacza koło. I tak jak nam się skuter zepsuł na pętli w Laosie, tak teraz się zepsuł Natalii i Piotrkowi. Dlatego ja idę ulicą, bo mnie Mati trochę podrzucił pod stację benzynową. I teraz idę sobie siedzieć na stacji benzynowej. Mati pojechał po Natalię, a Piotrek będzie jechał powoli za nimi, bo mają pęknięte lusterko i dziurę w oponie. Także nie da się totalnie jechać. A to wszystko przez to, że Piotrek przez przypadek zamknął kluczyki od skutera w schowku, w skuterze. No i nie miał jak otworzyć. Przyszli jakieś chłopaczki, które też były na skuterze i oni to otworzą. No i tak zaczęli otwierać, że położyli skuter na boku. Skuter leżał, oni wyciągali te kluczyki. Kluczyki wyciągnęli, ale po prostu przy okazji teraz pęknięte jest lusterko i pęknięta opona. Także nie wiem co dalej, nie wiem czy będziemy dzwonić po kogoś, nie wiem co będziemy robić. No póki co siedzę na stacji benzynowej i czekam. No nie wierzysz w nasze szczęście, nie? Pierwsze my mieliśmy zepsuty skuter i to jeszcze nie zepsuty, tylko po prostu paliwa nam zabrakło. I teraz w sumie Natalia z Piotrkiem nic totalnie nie zrobili. Jestem ciekawa, jak to wszystko się dalej potoczy. Bo w sumie tak naprawdę jeszcze nic nie ustaliliśmy, czy Natalia będzie z Piotrkiem dzwonić po kogoś, czy tutaj będziemy. Może tutaj, bo widzę, że są jakieś sklepy, ale nie, no wątpię, żeby tu coś takiego było. Także zobaczymy, no. A tymczasem ja czekam na nich. Mam nadzieję, że Piotrek dojedzie szczęśliwie. Bo takiego flaka ma konkretnego. Mam nadzieję, że przyjadą tutaj bezpiecznie i że ogarniemy to jakoś. Nie udało się mechanika im ogarnąć, ale ogarnęliśmy tutaj wielką ciężarówkę. Tam chyba jedzie 300 osób na niej. Piotrek już jest uśmiechnięty, także wszystko jest w porządku. My jedziemy na skuterze, a Natalia z Piotrkiem jadą na wadze. Mam nadzieję, że dowiozą ich do miasta.
doszło do zatrzymania. Nas w tym pięknym miejscu, bo jest zajebisty widok. Fajnie się jedzie. O Jezus, i teraz zaczęło w końcu być ciepło, bo zjechaliśmy na dół. Jedziemy szukać Natalii i Piotrka. Nie, ogólnie rozdzieliliśmy się trochę, bo oni jadąc tym samochodem no szybciej jadą, więc po prostu umówiliśmy się, że jak się zatrzymają jakiegoś mechanika czy coś, gdzieś tam nam lokalizację i tam pojedziemy, ale póki co... Pewnie dopiero i tak zjechali gdzieś no. Tak. My jesteśmy gdzieś tak... W tej zasięgu, więc nie wiemy. No. Także śmigamy dalej, co? Ale ciepło. Ciepło, ciepło, ale jak się jedzie, to jest chłodno jeszcze. Update od u Piotrka i jej Natalii. Wszystko jest w porządku, już są u mechanika. Wymieniałem im oponę. Nie zapłacą aż tak dużo. W sumie $15 z tego, co pisali. Ale chcieli na początku ich naciągnąć na 35. Wszystko ok. Jesteśmy trochę zmęczeni. Dzisiejszy taki męczący był w sumie. Długo dzisiaj jechaliśmy w sumie w jedną stronę, krętą drogą. Jeszcze potem ten powrót. Wiecie, co jest zabawne? Ostatnio jesteśmy w dużej ilości takich miejsc chillowych, bo tutaj jesteśmy w tym kampocie. Wcześniej byliśmy, no nie tak dawno temu, w Dondę. Tak. W Siem Rep chillowaliśmy jeden dzień tak. Cały. W Siem Rep też byliśmy dłużej, bo wy byliście z Natalią chorzy. Ale ja jestem zmęczona, Beskidy jestem zmęczona i w ogóle... Odpoczywamy i jesteśmy zmęczeni. Bardziej czułam się taka wypoczęta na przykład w mieście, w Bangkoku. I dlatego plan mamy taki, o ile się uda, żeby na wyspach tutaj w Kambodży znaleźć sobie workawaya i trochę popracować. Może to dziwnie zabrzmi, ale brakuje nam takich obowiązków, że trzeba wstać, coś zrobić, ktoś nas z tego rozliczy. I właśnie pani nam kolkę przyniosła. Ciągle ktoś nas obsługuje. A może właśnie trzeba trochę popracować. No a propos dzisiejszego tripa naszego skuterowego, całkiem udany. Miejsce, w których byliśmy, nie wiem, myślałem, że to będzie bardziej większy urbex, ale jednak nie. No, jesteśmy trzeci raz w tym samym miejscu dzisiaj, znaczy dzisiaj, trzeci dzień w tym samym miejscu pod rząd. I ja zamawiam sobie znowu pierożki. Drodzy, to jest mistrzostwo. Jakby te pierożki nie mają sobie równych. Tutaj to nazwa tej restauracji polecam. W Kampocie, jak będziecie kiedykolwiek, niszczy podniebienie. Za nami dzień pełen wrażeń. I póki co idziemy spać. I widzimy się jutro. Dzisiaj mocno chillowy dzień, tylko rano wstaliśmy w czas, żeby pojechać kupić bilety. Udało nam się kupić bilety pociągowe do Sihanoukville na jutro, do miasta, z którego będziemy wypływać na wyspy. Właśnie byliśmy zjeść w 7-Eleven i teraz przyjechaliśmy na kajaczki. Witamy na kajaku. Właśnie wypożyczyliśmy kajaki na 2 godziny i płyniemy sobie takimi kanałami wśród palm. Mega to fajnie wygląda. Za wypożyczenie kajaka na 2 godziny zapłaciliśmy $6, także nieźle. No i co? I płyniemy sobie. Będziemy sobie tu tak chillować, powoli płynąć. Pan powiedział, że przepłynięcie tego wszystkiego to jest około godzina. No ale my mamy takie tempo, wiecie, powolutku, na chillu, nie ma gdzie się śpieszyć i jest tak ładnie, że... Slow life. Tak. No patrzcie sami.
ta kunka to jest owoc, to się je, to jest nipapalm. Każde to jest nasionko, to jest zbudowane z takich nasionek i te nasionka jakby się otwiera, one są bardzo twarde, ale w środku jest taka coś takie na zasadzie galaretki. Chciałem tego spróbować, ale nigdzie tego nie widziałem, bo to nie jest takie akurat mega popularne do jedzenia. No tak jak żonka mówiła, dzisiaj chillerka. Teraz dopłynęliśmy takiego szerszego momentu tego kanału. Płynęliśmy teraz w drugi jakby kanał, ten, w którym jakby robię takiego lupa, takie kółko. I w tej pierwszej części było tak pięknie i czysto, a teraz jak płyniemy tutaj, no to jest okropnie, jest mega syf, jest strasznie dużo śmieci. Mam wrażenie, że przez to, że tutaj jakby po tej stronie jest więcej tych resortów, a tam nie było, tam były tylko jakieś takie lokalne bardziej domki. Straszne to jest. Ludzie, dbajmy o ziemię. O naszą matkę naturę. Oto, Żanka, oto co stworzył Bóg, prawda? To już nie jest na kajakach, to już jest u nas w hotelu. Fajne mamy tutaj stąd widoczki. Dzisiaj mamy chilling przed chillingiem, jutro już ruszamy na plażę. Jestem 3 miesiące w Azji i praktycznie prawie 3 miesiące w Azji. Jeszcze tak porządnie plaży nie widzieliśmy. Jutro opuszczamy nasz fajny domek. Ej, mi się tu dobrze mieszkało całkiem w tym domku. Mieliśmy tylko jedną akcję, żaba. Mieliśmy dwie żaby, jedna nam chodziła po ścianie, a druga była jakby w szparze, między jakby na drzwiach w szparze. Jak otworzyłem, to Żanka się wystraszyła. Dobra, mordeczki, ziomeczki. Na mnie już pora. Ja będę się z wami żegnał. To będzie na tyle. Na razie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować, żeby dać łapkę w górę, żeby polecić znajomym podróżnikom następnego odcinka. Hej!